陆家山来临。O tak, nareszcie mogę was zaprosić na najnowszy, specjalny oraz jedyny w swoim rodzaju odcinek vloga 646. Ja jestem Marcin i dzisiaj wam pokażę najnowszy park trampolin w Polsce, jeszcze nie otwarty. Także zapraszam na ekskluzywną zajawkę z hangaru 646 na targówku. Jak wam się podobało intro? Targówek przetestuje moja kochana siostrzyczka. O tak, no nie. Hola, 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 ile was jest? Co jest? Ej, co za dużo, to niezdrowo. Chyba nie możesz się doczekać, co? No jasne. Dzisiaj odbywa się specjalny dzień nagraniowy, podczas którego robimy różne materiały wideo, robimy zdjęcia, które bodajże wczoraj poszły do informacji prasowej. Jak widać, hangar jest jeszcze przed premierą. Pewnie niektórzy Igora znacie, więc właśnie idę go spytać, kiedy będzie otwarcie nowego hangaru na targówku. Vlog wychodzi dzień po opublikowaniu informacji prasowej. Czy podzielisz się tajną datą premiery hangaru na targówku? To już nie taką tajną, ale odpalamy 6 lipca, czyli w piątek. A czy na pierwszy dzień to będzie można kupić normalnie wejściówkę, czy trzeba będzie wygrać jakiś konkurs, czy coś? Będzie można kupić normalnie wejściówkę na stronie, ale będziemy mieli też dla was konkursy na vlogu, więc oglądajcie do końca. O tak, konkursy, więc następne vlogi też trzeba będzie oglądać, bo jak słyszałem, Igor będzie miał dla mnie dużo wejściówek do rozdania, także... Yeah! Morganetka już się rozgrzała, teraz czas na... Test wszystkiego! Od czego zaczynamy? Spinaczku. Na początku, jeszcze przed wejściem na trampolinę, znajdujemy interaktywną ściankę wspinaczkową. Ale ta ścianka jest najbardziej zaawansowaną technologicznie ścianką na świecie. Projektory wyglądają jak z przyszłości. Super jest! No, powiem wam, że będzie to moja ulubiona metoda na rozgrzewkę. Zaraz po... Nie wiem jeszcze, jak ta przeszkoda będzie się nazywała. Możecie pisać w komentarzu. Zaraz zobaczymy, jak uczestnicy sobie poradzą. Nie, jeszcze trochę nie wiem, jak to się obsługuje. Uwaga! No to też będzie dobra opcja, żeby się rozgrzać. Gdzie ty lecisz? Ej, stary, robimy im pranka i włączamy wersję ekspert. Wersja łatwa! To już było szybkie, nie? Idziemy sprawdzić kolejne atrakcje? Trampolin to oczywiście też trampoliny, prawda? Prawda. Tutaj jeszcze nie ma obicia, no bo w końcu się buduje jeszcze hangar, ale trampolin mamy sporo. Umiesz tak? No myślę, że poradzisz. Dajesz. Poduchy są nowe, więc wiadomo, że fajnie się na nie wpada. Wiadomo, są też, no tutaj dość średniej długości ścieżki akrobatyczne. O! Co to za figura? Nieźle! Tutaj jeszcze będzie poducha. Jak myślisz, co to się będzie działo? Tak, tu będzie miejsce do walk gladiatorów, a tam będzie specjalny ściankowy tor przeszkód. Jeden z wielu.
chyba czas na pizzę. Piąteczka! Yeah! Szybka przerwa na pizzę. O tak! Om nom 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 nom. Spacer? Okej, poleci mi, 3, 4, 5. Jak tam Bartek z takiej wysokości się poty robi? Całkiem. Ej, w ogóle jak byście się tutaj znaleźli, no? Przez grupę 6, 4, 6! Gdybyście na niej byli, byście wiedzieli, że szukaliśmy osób do nagrań na targówku i dzięki temu przedpremierowo no, sporo osób mogło sobie przetestować no, najnowszy w Polsce park trampolin. Chyba się komuś chciało pić, co? Co idziemy teraz robić? Zjeżdżalnie! No fajnie, fajnie, mamy 4 zjeżdżalnie. Ale ty nie będziesz jechała z tej, o nie, nie. Jednak pojechała. Chciałem ją namówić na tą najbardziej stromą. No, siostrzyczka się odważy. Ej, odważysz się tutaj zjechać? To jest ponadpionowe. Wow. To jest najstromsza zjeżdżalnia, jaką kiedykolwiek widziałem. Nie można wybudować stromszej, bo ta jest pionowa. Ja nie mogę! Uwaga! 3, 4! Iha! Jak ci się podobało? Super! Jakieś ostatnie słowa? O nie! To jest pionowa! Ja nie mogę! Nie! Przeżyła! Dawno nie miałem tyle frajdy zjeżdżając z czegoś na tyłku. Iha! Tyłek cały? Chyba tak. Super! Proszę chcę jeszcze raz! Dobra, to dawaj! Chcę notować! Teraz nagram ją z dołu. Woohoo! Mamy to! Piąteczka! Piąteczka! Zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie. Tam jest dużo behind the scenes z tego, co się dzieje na targówku oraz w moim życiu. Będę na otwarciu? Chyba będziesz, jak cię ktoś zaprosi. Tutaj będą jeszcze ekstremalne tory przeszkód. Bardziej szczegółowo pokażę wam to w innym odcinku, bo na razie one jeszcze są... A mogę przejść tu? Niedokończone. Jak się kręcę! Ludzie oszaleli! No co to już jest ekstrem? Tu mamy drugie piętro. Czuję, że tutaj sporo fajnych osób zaproszę, żeby się zmierzyli z tym torem przeszkód. Możecie pisać w komentarzach, kogo zaprosić. Co? Ej, kogo byśmy zaprosili tutaj? Maję! Tą latającą Maję? Spoko! To będzie Tyrolka, popatrzcie! Stamtąd? Dotąd! Będzie super! Siema! Witajcie we vlogu 646! Dzisiaj kręcimy z Tyrolki! Wow, 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 wow! O Tyrolce coś czuję, że zrobię osobny odcinek. Ej, mam jeszcze do was ważne pytanie. Jak wam się hangar podoba? Super! O tak! Mi też się podoba. Mateusz, tobie też się podoba? Mi się podoba najbardziej. O. To była pierwsza zajawka z hangaru 646 na targówku. Jeżeli mnie dobrze słuchaliście, to wiecie, że mam dla was konkurs. Do wygrania jest 5 wyjściówek na hangar na targówku. Aby je wygrać, trzeba być po pierwsze subskrybentem tego kanału, po drugie obserwować mnie oraz hangar na Instagramie, a po trzecie w komentarzu napisać, ile razy ja z siostrą powiedziałem słowo super. Zwycięzców wylosuję spośród 5 osób, które napiszą poprawną odpowiedź. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę, bo jak będzie tutaj 10 tysięcy, to w następnym vlogu też zrobię konkurs. Tak jak mówiłem, przyspieszamy z vlogami. Oprócz hangarów 646 będzie jeszcze masa różnych fajnych i szalonych wakacyjnych projektów. Ja się nie mogę doczekać. Siostra, możesz się doczekać? Nie możesz się doczekać. Subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie mnie na Instagramie. No i co? I do następnego! Morganetka, kiedy weźmiemy naszego pieska Marsa do hangaru?